Witam wszystkich. Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Rozwoju Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Gminy Giżycko w dniu 26 września. I na początek chcę taką zmianę wprowadzić na wniosek pana Wójta. Zmiana porządku obrad polegająca na wprowadzeniu do porządku projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi giżyckiemu w 2017 roku. I proponuję tu jako punkt 7a. Czy ktoś ma przeciwko? Jeżeli zgadzają się wszyscy, proszę o podniesienie ręki do góry. No, edukacja. I przechodzimy do punktu drugiego. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zapewnienia obsługi finansowej administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy Giżycko. Proszę. Ja przedstawię. Proszę. Projekt uchwały. Na podstawie artykułu 10b ust. 2 w związku z artykułem 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku złożonym gminnym rada gminy uchwala co następuje. Wspólną obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną jednostek organizacyjnych wymienionych w paragrafie 2 prowadzi urząd gminy zwany dalej jednostką obsługującą. Paragraf 2. Jednostkami obsługiwanymi są Szkoła Podstawowa imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pustyn, Szkoła Podstawowa imienia Marii Nowickiej w Upałtach, Szkoła Podstawowa imienia Kazimierza Jagiellończyka w Wielkasach, Publiczne Gimnazjum imienia Kopernika w Bystrym, Publiczne Gimnazjum w Wielkasach imienia Szarych Szeregów. W ramach wspólnej obsługi jednostka obsługująca zapewnia jednostkom obsługiwanym prowadzenie w całości rachunkowości, sporządzenie w całości sprawozdawczości finansowej i budżetowej, rozliczenie finansowe zadań z zakresu administracji rządowej, obsługę płacowo-kadrową, obsługę prawną, organizację zamówień publicznych, wpływie ustawy prawo zamówień publicznych i wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Giżycko. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 10a ustawy o samorządzie gminnym gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną, m.in. dla swoich jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych. Stosownie do artykułu 10b ust. 2 wyżej wymienionej ustawy rada gminy podejmuje uchwałę, która określa w szczególności jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. W związku zatem z powyżej wskazanymi przepisami ustawowymi należy ustalić powyższe zasady. Należy jednak zaznaczyć, że zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie. Dziękuję. Proszę, czy ktoś chce zadać pytanie? Proszę. Ile na tym zaoszczędzimy, ile osób zostanie zwolnionych? To czy można już tak? Czy tak. Nikt nie zostanie zwolniony, nic nie zaoszczędzimy. To jest przeniesienie kompetencji, które miał wcześniej ZERAS na obecne tutaj Urzędową Księgowość. Jest to formalność. Wcześniej mieliśmy to zrobione jedną uchwałą, ale zwrócono nam uwagę, że powinna być rozbita ta uchwała na dwie, czyli finanse oddzielnie drugą inną uchwałą. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za pozytywną opinią projektu uchwały, którą przed chwilą omawialiśmy? Proszę o podniesienie ręki do góry.
Jednogłośnie przechodzimy do punktu następnego. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działka nr 119/5 o powierzchni 2632 m2 i działka nr 119/6 o powierzchni 2443 m2 położony w miejscowości Stelławki Małe. Proszę pani burmistrz. Opinia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości oznaczonej numerami godyzyjnymi działki 119/5 o powierzchni 2632 m2 położone w miejscowości Stelławki Małe, opinii godyzyjnej Stelławki Małe, działki o numerze 119/6 o powierzchni 2443 m2 położone w miejscowości Stelławki Małe, opinii godyzyjnej. Szczegółowe położenie oznaczenia nieruchomości zawiera akta prowadząca załącznik do uchwały. Gmina nie ma żadnych własnych planów do nieruchomości o numerach geodezyjnych 119/5 i 119/6 położonych w miejscowości Stelławki Małe, okręgu geodezyjnych Stelławki Małe, stanowiące działki niezabudowane i niezagospodarowane. Na wyżej wymienione działki została wydana decyzja nr 166 z 2016 roku o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych i jednorodzinnych. Celem uzyskania najlepszej ceny zasady jest zbycie nieruchomości w trybie przetargowym. Gminie nie uchwalono zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomościami oraz wyższego wynajmowania. A zatem do sprzedaży nieruchomości niezbędna jest uchwała Rady Gminy. Dziękuję. Proszę, czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę. A jaka jest proponowana cena nieruchomości? Będzie robiona operat szacunkowy. Teraz to trudno powiedzieć. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę. To jest za opinią pozytywną projektu uchwały, który przed chwilą omawialiśmy. Proszę o podniesienie ręki do góry. Przechodzimy do punktu 4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały odnośnie punktu 4. Proszę pani kierownik. Opinia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Brony, obręb geodezyjny Brony, oznaczonej w ewidencji gminy jako działka o numerze geodezyjnym 120/1 o powierzchni 1199 m2, stanowiąca według tej ewidencji teren przeznaczony pod drogę. Szczegółowe położenie oznaczenia nieruchomości zawiera banka stanowiąca załącznik do uchwały. Działka o numerze geodezyjnym 120/1 o powierzchni 1199 m2 złożona w miejscowości Brony, obręb geodezyjny Brony. Niezbędne jest gminie Wieżycko z przeznaczeniem na cel infrastruktury drogowej. W związku z powyższym nabycie wyżej wymienionych działek ułatwia realizację celu publicznego. Gminie nie uchwalono zasad nabywania zwierząt na obciążone nieruchomościami oraz uwierzchniania i wynajmowania, a zatem do nabycia nieruchomości niezbędna jest uchwała Rady Gminy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, czy ktoś chce zabrać głos? To jest ta droga, co kiedyś był geodeta podziemny, tak? Bardzo blisko, tak? Nie, to nie o to chodzi. To jest tylko ten fragment tej drogi od Sterławek Małych do Bogacka, która obecnie jest w przebudowie. Tak. I tam trzeba kawałek, żeby wyprostować ją, trzeba by nabyć ten kawałek. Ta droga, co została nieprzebudowana. I to będzie taka poszerzona. Tak. Żeby zakręt był, można było wyprofilować. Bo też jest zbieżny, a też inaczej. I to za więcej jest. Za więcej. Proszę. Czy ktoś? Nie widzę. To jest za pozytywną opinią projektu uchwały, którą przed chwilą omawialiśmy. Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie. Jednogłośnie. Dziękuję.
Przechodzimy do punktu 5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. Działka numer 76 na 6 o powierzchni hektar 32 are położona w obrębie geodezyjnym. Są dane. Proszę. Do 3 lat umowy dzierżawy nieruchomości o numerze geodezyjnym 76/6 o powierzchni 1 hektara 3200 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Sołdany. Szczegółowe oznaczenie nieruchomości zawiera marka stanowiąca załącznik do uchwały. Działka numerze geodezyjnym 76/6 położona we wsi Sołdany użytkowana jest przez dotychczasowych dzierżawców od 2004 roku na podstawie umowy dzierżawy zawierających na okres nieprzekraczalny 3 lat. Obecny numer obowiązuje do 26 grudnia 2017 roku. Powyższa nieruchomość wykorzystywana jest zgodnie z racją handlu zasadami gospodarki rolnej. Wyżej wymieniona działka uprawniana jest utrzymywana w odpowiedniej kulturze. Ponadto dzierżawcy zawierają z wartościami obecnymi. W gminie nie uchwalono zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomościami oraz ich wydzierżawienia i wynajmowania. A zatem do wydzierżawienia nieruchomości niezbędna jest uchwała Rady. Dziękuję. Proszę, czy ktoś chce zabrać głos na ten temat? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywną opinią projektu uchwały, którą przed chwilą omawialiśmy. Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie. Dziękuję. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu terenu pod gabinetem informacyjną zlokalizowaną na działce o numerze geodezyjnym 484/6 w miejscu skweru zieleni pod wejściem do budynku Urzędu Gminy od strony ulicy Mickiewicza 33 w Bieżycku na okres do lat 3. Szczegółowe oznaczenie gruntu, o którym mowa, zawiera marka stanowiąca załącznik do uchwały. Wydawnictwo Art Grafik zwróciło się o przedłużenie umowy najmu części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 484/6 położonej przy ulicy Mickiewicza 36 w Bieżycku z przeznaczeniem dodatkowego na cele programowe. Obecnie obowiązująca umowa na wyżej wymienionych grunt była zawarta na okres 3 lat. W myśl artykułu 18 o samorządzie gminnym do wyłącznej własności Rady Gminy należy m.in. podejmowanie uchwały w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomościami oraz ich wydzierżawienia i wynajmowania na czas odnoszony dużo większy na to lub na czas nieodnoszony, o ile ustawa szczegółowo nie wymaga wyjaśnień. Uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na okres oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy. Mamy przedmiot, gdy ta sama nieruchomość do czasu określenia zasad może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy. Dziękuję. Proszę. Nie widzę pytających, więc przechodzimy do głosowania. Kto jest za opinią pozytywną projektu uchwały, który przed chwilą omawialiśmy? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt numer 7. Opinia komisji dotycząca uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Proszę. Następujące drogi położone na terenie gminy Bieżycko zalicza się do kategorii dróg gminnych. Ulica Makowa w Wiprasach położona na działkach o numerach geodezyjnych 337/1, 341/2, 346/1, 879 obręb Wiprasy.
Ulicy Kasztorowej w Gajewie, położonej na działce o numerze podwójnym 218 Gajewie, obręb Gajewie. Droga w Bogaczewie, położona na działkach o numerze podwójnym 262 129 na 11, obręb Bogaczewie. Droga w Bogaczewie, położona na działkach o numerach podwójnym 103 na 23, 103 na 31, 103 na 55, 541, obręb Bogaczewie. Droga w Bogaczewie położona na działkach o numerach podwójnych 283 na 3, 1 na 11, 283 na 2, 283 na 1, 3 na 18, 283 na 4, 1 na 10 i 3 na 24, obręb Bogaczewie. Ustala się przebyt i drugi numer w paragrafie pierwszym zgodnie z aktami stanowiące warunki do dalszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Drogi, które mają być zaliczone do dróg gminnych, są drogami o znaczeniu lokalnym. Stanowią one uzupełnienie sieci dróg służące miejscowym potrzebom. Stosownie do przepisów artykułu 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy po zaciągnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. W dniu 26 sierpnia 2016 roku zarząd powiatu w Żydzu uchwalił uchwałę, w której pozytywnie zaopiniował zaliczenie dróg, w którym mowa w paragrafie pierwszym, do dróg gminnych. Stosownie do przepisu artykułu 7 ust. 3 ustawy o drogach publicznych ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy. Dlaczego podjęcie uchwały jest zasadne? Dziękuję. Proszę, czy ktoś by chciał zabrać głos? Nie ma chętnych. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za opinią pozytywną projektu uchwały, który przed chwilą omawialiśmy? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7a. Opinia komisji w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi giżyckiemu w 2017 roku. Proszę, proszę. Udziela się pomocy finansowej powiatowi giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1736M Krupanki Pieczątki Sulimy od początku miejscowości Sulimy do końca zakresu opracowania projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1736N z drogą gminną w miejscowości Sulimy w wysokości 22 tysiące zł brutto ze środków budżetu gminy Giżycko w 2017 roku. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostaną określone w porozumieniu między gminą a powiatem. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2017 roku. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywną opinią projektu uchwały, którą przed chwilą omawialiśmy? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Giżycko na lata 2017-2022. Proszę. W uchwale nr 28/292/2016 z 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Giżycko na lata 2017-2022 wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Określa się objaśnienia zmiany wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś by chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za pozytywną opinią projektu uchwały, którą przed chwilą omawialiśmy? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie. Jednogłośnie. Dziękuję.
Przechodzimy do punktu następnego, czyli 9. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017. Proszę. Przedstawiony projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Giżycko nie zawiera na chwilę obecną zmian związanych z uchwałą o udzielaniu pomocy finansowej powiatowi i zmian, które zawnioskowały sołectwo na ostatnią chwilę do zrealizowania jeszcze w 2017 roku. Z uwagi na to, że jest to dość liczna grupa tych zmian, a one wpłynęły na to dopiero dzisiaj, po prostu fizycznie nie zdążyłam jeszcze przygotować. W związku z powyższym do jutrzejszej autopoprawki zostanie wprowadzona właśnie ta zmiana związana z powiatem i pomocy finansowej dla powiatu i fundusze sołeckie. Szczegółowo te zmiany przed podjęciem uchwały zostaną przeze mnie omówione, poza tymi, które są zaproponowane w uchwale Państwu już przedstawionej. Po paragrafie 5 w uchwale 28 na 293 na 2016 21 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Giżycko wprowadza się następujące zmiany. Po paragrafie 5 dodaje się paragraf 5a o następującej treści. Ustala się maksymalną kwotę wydatków na udzielone poręczenie i gwarancje w wysokości 90 tysięcy złotych. W załączniku numer 1 i 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem numer 1 i 2 do niniejszej uchwały. Załącznik numer 3, 4, 5, 1, 5, 2, 8 i 10 otrzymują brzmienie w załącznikach numer 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszej uchwały. Po przedstawionych zmianach budżet gminy będzie kształtował się następująco. Po stronie dochodów ogółem w wysokości 44 674 553 zł i 53 grosze. Po stronie wydatków ogółem w wysokości 44 632 886 zł i 53 grosze. Nadwyżka budżetu w wysokości 41 667 zł pozostaje niezmieniona w stosunku do uchwały poprzedniej. Tak samo jest z przychodami i rozchodami budżetu gminy. Uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia z mocy obowiązku w 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję. Uchwała, dodam jeszcze, że uchwała zawiera objaśnienie wprowadzonych zmian, więc jeżeli są pytania poza tymi objaśnieniami, to bardzo proszę. Proszę, ktoś ma pytania? Ja mam takie pytanie. Panie wójcie, bo teraz słyszałem, że już ruszają prace na drogach. Czy w miarę pieniążków w budżecie na dokupienie żwiru jest? Bo pogoda w tym roku zrobiła swoje. Wiemy, że drogi rozmiękły strasznie. Teraz ruch jest natężony. I czy jest? Zwiększyliśmy ilość pluszywa na drogi, także i na drogi, na pluszywo i na transport, bo to nie tylko. Nie, rozumiem. Jest zwiększone. Tak, całość jest zwiększona. Że nie trzeba żadnych poprawek, nie musi pan. No to już jest ujęte. Ujęte, tak. To 20 tysięcy, tak? Nie. To zaraz to kilka pozycji, ale ja ogólnie chciałem, nie wiem, czy na kruszywo też tam. Na kruszywo też jest. No bo wiemy, że drogi totalnie wynika. Pogoda tak dała. Zrobiłem objazd po całej gminie, po prawie wszystkich drogach szutrowych i rzeczywiście są naprawdę niektóre bardzo mocno już. Dlatego zleciliśmy do Gminnego Zarządu Komunalnego, żeby gdzieś podwykonawców, tak jak to zrobiliśmy na wiosnę i kilkoma sprzętami postarali się przejechać jak największą część już gminy, by znów te drogi wyrównać, poprawić już na okres zimowy. Mam nadzieję, że pogoda nam teraz już nie spada figla, bo do tej pory to cały dzień spadało od końca sierpnia do w sumie do piątku. Nie można było wjechać na drogi, ponieważ były zbyt mokre, zbyt dużo wody było. Teraz od poniedziałku ruszyła już nasza furniarka, a od jutra są kolejne ekipy. Ekipy, także w sumie trzyma, tak. No i teraz dobrze, bo wysuszyć troszeczkę i to będziemy doprowadzić. Skoro tak, to czy ktoś by jeszcze chciał zadać pytanie? Nie widzę. Kto jest za pozytywną opinią projektu uchwały, którą przed chwilą omawialiśmy? Proszę o podniesienie ręki do góry.
Jednogłośnie, dziękuję. Przechodzimy do punktu 10. Analiza wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku. Proszę. Sprawozdanie przypada na 31 sierpnia 2017 roku, obejmuje okres od stycznia do ostatniego dnia czerwca. 15 sprawozdanie zostało przedstawione i radnym, i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do opiniowania. 15 września do urzędu wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłużonej informacji w przypadku wykonania budżetu. Bez żadnych zastrzeżeń. W sprawozdaniu znikniemy szczegółową analizę zarówno dochodów, jak i wydatków budżetu gminy Pyrzycko, również rozliczenie zadań inwestycyjnych Funduszu Sołeckiego. Także zapraszam Państwa do zapoznania się z tym sprawozdaniem. Zawiera on również informacje o przebiegu wykonania wieloletnich procesów finansowych, która ma szczególne znaczenie dla nas, gdyż kształtuje nam wskaźniki zadłużenia i ograniczenia zadłużenia. Sprawozdanie zawiera również dwa załączniki, czyli sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury i Publicznej Biblioteki Gminnej. Wykonanie dochodów i wydatków na koniec czerwca kształtowało się w następujący sposób. Dochody zostały wykonane na poziomie 48,96%, wydatki na poziomie 42,08%. W planie budżetowym wysokość wydatków majątkowych została zaplanowana na 7 milionów. Jest to jedna z najwyższych pozycji od kilku lat wydatków majątkowych. I te wydatki majątkowe zostały wykonane w pierwszym półroczu w dość niskim, na niskim poziomie, ale z uwagi na to, że większość zadań, zakończenie realizacji większości zadań przypada na drugie półrocze, więc nie są to tak jakby opóźnienia, ale normalne, terminowe, planowane rozliczanie zadań. Tak samo proszę zwrócić uwagę na nadwyżkę finansową, która została zaplanowana w wysokości 41 667 zł. Natomiast jej wykonanie na koniec czerwca wynosi dużo, dużo więcej, ponad 3 miliony. Jest to właśnie spowodowane tym, że nie zostały uregulowane płatności przewidziane na inwestycje. Więc nie, na pewno w takiej wysokości nadwyżka nie będzie na koniec roku, bo te pieniądze zostaną wydatkowane na spłatę należności z tytułu inwestycji przede wszystkim. Przychody budżetu zaplanowane zostały w tym roku z tytułu emisji obligacji i ich emisja przypada na drugie półrocze, stąd wykonanie przychodów wynosi zero. Natomiast systematycznie co miesiąc spłacamy zadłużenie z lat poprzednich i ta spłata zadłużenia nastąpiła w wysokości 1 464 000, więc zostało zrealizowane niewiele ponad 50 000. Budżet zamknął się planowanymi dochodami w wysokości ponad 44 miliony i takie same wydatki ponad 44 miliony są planowane. Głównym źródłem dochodów w naszej gminie prawie w 50% są nasze dochody własne, czyli podatki i opłaty lokalne oraz dochody z majątku gminy, więc można śmiało powiedzieć, że to jest jeden z najwyższych wskaźników w województwie, jeżeli chodzi o wysokość dochodów własnych w udziale wszystkich dochodów. I kolejnymi znacznymi dochodami jest subwencja i dotacja. Subwencja niewiele ponad 20 i dotacje na wszelkiego rodzaju zadania to około 28%. Tak mniej więcej kształtuje się struktura wydatków, struktura dochodów. Natomiast kierunki wydatków, no głównym źródłem naszych wydatków to oświata i pomoc społeczna. No i inwestycje w tym roku, też dosyć znaczna połowa pieniędzy przeznaczona na inwestycje. Mamy również w budżecie zaplanowane ponad 5 milionów na zadania zlecone administracji rządowej, czyli rząd przerzuca na samorządy swoje zadania i częściowo je finansuje. W tym roku udało się jeszcze spiąć budżet w taki sposób, że wszystkie zadania rządowe zostały tak jakby sfinansowane w 100% z pieniędzy, które otrzymaliśmy
od rządu, natomiast są już głosy, słyszy się głosy, że może być tak, że rząd obniży skalę dofinansowania i samorządy będą zmuszone do dofinansowania zadań rządowych. Na taką chwilę obecną nie ma takiego zagrożenia, ale w przyszłym roku musimy się temu dokładnie przyglądać. Jednym z załączników sprawozdania jest załącznik o wykonaniu zadań inwestycyjnych. Tak jak mówiłam, zadania inwestycyjne to gro odbioru na przyszły półrocze. Fundusz sołecki. Zaplanowane mamy ponad 481 tysięcy. Wykonane zostało 143 tysiące. Przede wszystkim w Funduszu Sołeckim zostały wykonane zakupy i te zadania łatwiejsze do ogarnięcia, które nie wymagały całej tej procedury złożenia zamówień publicznych. Nasze zadłużenie na koniec pierwszego półrocza wynosi niewiele ponad 6 milionów, natomiast po zrealizowaniu przychodów z tytułu emisji obligacji planowane jest zadłużenie na koniec roku w wysokości 8 milionów 308 tysięcy. Więc w porównaniu do poprzedniego roku to zadłużenie powinno według planu spaść o około 700 tysięcy. Więc taka będzie składna zadłużenia. Tyle, jeżeli chodzi pokrótce o same wskaźniki. Analizując budżet gminy, zdecydowanie możemy powiedzieć, że zadania realizowane są według planu, według założonych harmonogramów. Nie ma jakichś znacznych zagrożeń dla realizacji któregokolwiek zadań. Jeżeli się zdarzają, to są to ewentualne przesunięcia tygodnia czy do miesiąca maksymalnie, więc nie są to żadne zagrożenia. Jeżeli chodzi o wpływy z naszych dochodów własnych, to też bardzo ładnie w tym roku zostały tak jakby wpłaty z tytułu podatków i opłatów według zakładanego wskaźnika, więc też nie ma zagrożeń dla tego, na sytuacji takiej, że mogłoby zabraknąć na wydatki. Jednostki nasze podległe też mają zagwarantowane źródło zasilenia z budżetu według przyjętych planów, więc nie widać żadnych zagrożeń, które mogłyby spowodować jakieś największe wydarzenia, jeżeli chodzi o finansowanie. To tyle pokrótce. Jeżeli są jakieś szczegółowe pytania, to wtedy będę coś więcej opowiedzieć. Dziękujemy. Na razie nie będziemy głosować. Przechodzimy do następnego. Następny punkt. Sprawy różne i wolne wnioski. Proszę. Zamykam.